3, 2, 1, start. Siemanko, siemanko. Michał z tej... Bez czapki? Gdzie jest czapka? Czapka musi być, bo na głowie nie ma włosów, a na czapce jest logo, także czapka musi być. Siemanko, siemanko. Dzisiaj taki luźny odcinek. Chciałbym wam tu pokazać kilka rzeczy, poinformować was o kilku sprawach i wprawku. Radły się babole w ostatnich nagrywkach. Muszę tu nagrać małe sprostowanie. To jest mój blog, tutaj możecie znaleźć kilka ciekawych artykułów. Mam również e-book w języku polskim i angielskim, podstawy kryptowalut. E-book jest darmowy, możecie się zapisać tutaj na listę. Jak nie chcecie uczestniczyć w mojej liście, to zaraz po ściągnięciu tego e-booka możecie się wypisać. Nie ma problemu, nie jest to żadne zobowiązujące. Ale skoczmy sobie na rynek, sprawdźmy, co tutaj się dzieje na rynku. Generalnie mamy fajne odreagowanie. Bitcoin już 55 tysięcy, także no... Z tego, co patrzyłem na analizy techniczne, to jest to dość decydujący moment, jeśli chodzi o te ostatnie korekty. Zobaczymy, w którą stronę konkretnie zmierzamy, ale tak jak widać, większość projektów jest na zielono, więc pięknie nam się zazieleniło. Mamy normalnie krypto wiosnę. Tutaj mamy Matika na samym czele, bo Matik ma dobre newsy, ale to o tym zaraz. Kusama, PondiX, Avalanche tak samo, Theta, Phantom też bardzo fajnie śmiga ostatnio. No, dzieje się, mi to się podoba. Lubię kolor zielony, tak jak widać po moim logo. Dobra, mamy tu jakichś przegranych, NEM trochę. No, tacy to jedno cyfrówki, tylko tutaj te 12%, to nie, nie, to się nie liczy. Dobra. Wskakujemy sobie na Open Ocean. Dobra, jesteśmy. OpenOcean.finance. To jest taki DEX, zdecentralizowany protokół wymiany, który jest, działa na multichainie. Mamy tutaj Binance Smart Chain, mamy ONT i mamy TRX-a tak samo. I tutaj widać, że Polka też jest w planach. Także... Ja nie nagrywałem filmu akurat, jak tutaj zrobić swapa, ale nagrywał go mój serdeczny kolega Tomek Pawlik. Podlinkuję jego film tutaj, bo wątpię, że ja to nagram lepiej, a on już nagrał, także wam to podlinkuję i to jest prosta sprawa. Ja to akurat robiłem przez Trust Wallet, gdzie można się połączyć z siecią Binance Smart Chain, albo też można sobie połączyć z MetaMaskiem. No wiadomo, tutaj mamy te trzy opcje. I warto sobie tutaj jakiegoś swapa zrobić. Podobno tam jest minimum chyba za 50 dolców. Także można nawet BUSD na jakiegoś innego stablecoina zrobić i powinno nam to zaliczyć. Jak wiadomo, ważne są polowania na te airdropy. Zeszły rok mieliśmy sporo profitów, jeśli chodzi o airdropy z krypto. Szczególnie właśnie z tych DEXów. Także no, warto jest sprawdzać, co się dzieje i warto w tym rynku uczestniczyć. Sprawdźmy dalej, co tu się dzieje na Twitterze. Zmiany w ciągu ostatnich 24 godzin. No te stoki trochę lecą w dół. Bitcoin niby też, ale tutaj 0,34, no to proszę was, taka zmiana w ciągu dnia to jest nic. Ale no reszta rynków lekko oberwała. Lekko oberwała, ale stymulus jest w drodze, także myślę, że już niedługo będzie konkretniejsze odbicie. CryptoDeFi. Tutaj jest lista najbardziej obiecujących projektów. Oczywiście Ethereum jest na pierwszym miejscu, później zaraz jest Binance Smart Chain, ADA, czyli Cardano i Polkadot. No tutaj wiadomo, to są projekty, które współrywalizują między sobą. Mamy jeszcze XLM na przykład. Atom tak samo. Atom no, powinien też tutaj być trochę wyżej, mi się wydaje. Nie wiem, czemu tutaj pojawił się Stellar, ale widocznie coś tam się dzieje. EOS również gdzieś na końcu. EOS to jest w ogóle... Nie wiem, czy coś z tego będzie. Zobaczymy. Cały czas mam nadzieję, nie sprzedaję. Dobra, lecimy dalej. Jeśli lubicie obserwować dane, co się dzieje na różnych social mediach, jeśli chodzi o krypto, to jest taka aplikacja Lunar Crash. Lunar Crash to jest skaner właśnie social media kanałów.
na różnych krypto i tutaj jest właśnie lista, o których coinach się najwięcej mówi. Więc Bitcoin jest na pierwszym miejscu, Doge jest na drugim 10%, mamy Polka Starter, mamy Cake'a też, Ade. No Ade ostatnio miała bardzo dobry marketing, jeśli chodzi o to, co zrobiła przed forkiem. Mistrzostwo, mistrzostwo. Nie wiem, kogo oni tam zatrudnili, ale no na TikToku jeden cały kanał był im poświęcony. Dużo też skamów się pojawiło. Dostałem kilka informacji, że tutaj jak wyślesz Ade, to ci Charles wyśle dwa razy tyle. I był live z Charlesem? Mówi, kurde, coś tu nie tak to wygląda. I później wchodzę na YouTube'a, a był drugi live z tym samym Charlesem, tylko że był w innym pomieszczeniu i Charles był inaczej ubrany. Także nie wiem, jak oni to zrobili. Znaczy, no wiem, ale łapią się wszystkich możliwych opcji, żeby w ogóle wyciągnąć z nieświadomych ludzi pieniądze. I jeśli chodzi o tych nieświadomych ludzi, to często się widzi takie, no, nie zawsze są to mądre pytania na tych grupach, ale warto jest pomagać sobie, bo musimy wiedzieć, że im więcej ludzi znajdzie do tego krypto, tym będzie większy kapitał i pomagając innym ludziom, pomagamy również sobie, bo prędzej czy później oni nam spompują nasze torby. Także im więcej ludzi przychodzi do krypto, tym jest lepiej dla nas. I nawet jeśli widzimy jakieś no, głupie pytania na forum typu jak wypłacić z BitBeja na konto bankowe, to no, nie warto jest pisać jakichś głupich komentarzy. Mnie czasami też to denerwuje, ale pomagajmy sobie, bo naprawdę gdy my pomagamy innym, to też pomagamy sobie. Także walczmy o tą masową adopcję. Jeśli połączymy nasze siły, to na pewno w krótkim czasie obalimy ten niesprawiedliwy system finansowy. Nie no, to jest żart. Nie będziemy obalać systemu finansowego, ale warto pomagać sobie, tak? Także pomagajmy sobie i proszę Was o rozwagę i nie pisanie głupich komentarzy, nawet na głupie pytania. Warto czasami, jak macie napisać coś głupiego, to lepiej nie piszcie w ogóle nic. Ja też się tam staram pomagać na kilku forach i pomóżmy tym ludziom, którzy dopiero odkrywają ten świat kryptowalut i zachęćmy ich, zafascynujmy ich, żeby oni też znaleźli tą pasję i zaczęli gonić za technologią i za tym, co się dzieje, bo jak dla mnie to jest fascynujące i to jest moja pasja i ja poświęcam temu każdy swój wolny czas. Także chciałbym, żeby to krypto społeczeństwo wzrastało i pomagajmy sobie, nie piszmy głupich komentarzy. Chociaż mi czasami też się to zdarza. Ja nie mówię, że ja jestem święty, ale no starajmy się pomagać innym, chociaż trochę. Dobra, i mamy duże newsy odnośnie Chili's. Chili's robi ostatnio robotę. Wczoraj chyba ponad 100% zrobił i tutaj mamy newsy odnośnie AC Milan. AC Milan będzie robił swoje NFT. NFT ostatnio są na czasie. Niedługo też nagram jakiś film o tym. Także Chili's jak najbardziej u mnie long term. Nie pytajcie się mnie, czy kupywać teraz Chili's, bo ja skupywałem Chili's przez ostatnie 2 lata i no, to musicie sami zadecydować, jak patrzycie na takie projekty i też to pytanie się na tych grupach. Nie jest do końca, ja rozumiem, że wy szukacie jakiegoś potwierdzenia, że ta wasza inwestycja jest dobra i jeśli kilka osób wam powie, że tak, że ładuj się, to wy będziecie utwierdzeni w tym przekonaniu, że tak, że to jest dobra inwestycja. Nie, to jest złe. To wy musicie być pewni tego, że wchodzicie w coś i wierzycie w ten projekt, bo ten cały szum medialny, który się tam dzieje wokół nas, to jest tylko szum i najważniejsze jest to, w co wy wierzycie i jeśli wierzycie w jakiś projekt długoterminowo, to nie powinniście słuchać żadnego szumu, który gdzieś tam się przewija w tle. I tutaj mamy newsa od Binance. Binance startuje z nowym launch poolem. Launch pool od Alice.
My Neighbor Alice. Nie znam tego projektu, szczerze mówiąc. I tutaj mamy alokację w trzy różne coiny, czyli mamy BNB, BUSD i CHR. Jak zwykle największa alokacja jest właśnie dla BNB, mamy 70%, później 20% dla BUSD i CHR. Ogólnie ten ostatni launch pool Dodo, nie byłem z tego zadowolony, te nagrody były bardzo małe, no i słabo to wyszło. Ten lead przedostatni, który był, jeszcze był ok, ale wydaje mi się, że Binance po prostu ma bardzo dużo użytkowników teraz, którzy też szukają takich pasywnych zarobków, co ja zresztą też uwielbiam. I no, wydaje mi się, że za dużo ludzi uczestniczy w tych i wtedy nagrody są takie małe, bo wtedy się trzeba dzielić właśnie te 100 milionów. Wtedy trzeba dzielić właśnie całą tą ilość na tych użytkowników, którzy dołączyli, więc dlatego dostajemy tak mało. I tutaj news. To jest mój ostatni film, znaczy nie ostatni, ale tam jeden z ostatnich. Jak stejkować Polkadot na Ledgerze. Na początku nie mogliśmy znaleźć informacji, jakie jest minimum odnośnie tego stejku, ale dostałem komentarz tutaj od jednego chłopaka. Ogólnie te newsy już były bardzo dawno znane, tylko nam po prostu nie chciało się w to wierzyć, że to jest prawda. Ale jednak to jest prawda i trzeba zastejkować minimum 200 dotów, żeby dostać jakiekolwiek nagrody. Ja tam wrzuciłem na filmie 60, nie mam 200 dotów nawet. Nawet nie mam 200 dotów, to jest chyba jakieś 7 czy 8 tysięcy dolarów. Mam trochę ponad 100. Myślę, że będę musiał poprosić mojego bogatego kolegę, żeby się zrzucić na taką alokację. Znaczy ja się dorzucę do niego po prostu, na jego ledgera. Ale to też, jak mamy te 200, to nawet to nie jest gwarantowane, że dostaniemy te nagrody za 200 dotów. Także słabo. Słabo, łapka w dół za tego Polkadota. Sorry za pomyłkę. Znaczy, no, ogólnie powinienem tutaj nadmienić to albo nagrać jakiś drugi film, jak odstejkowuję może tego Dota. Myślę, że może nagram coś takiego. I tutaj właśnie duże newsy dla Matika, czyli Polygon, Scale i Sushi. Zostali dodani do Coinbase Pro, no i jak wiadomo, Coinbase Effect. Wszystkie z tych coinów ruszyły mocno do góry. Sprawdźmy sobie Matik mamy tutaj 32%, Scale mamy 59%. O, pięknie. To jest w ogóle projekt, w który wchodziłem na presale. I sushi, tak? Sushi tylko 4% do góry, ale wiem, że sushi już tu ma duże wzrosty w ciągu ostatnich 30 dni, prawie 40%. Tak jest. Sprawdźmy sobie to. No, także powoli się wspina to sushi do góry. Sushi to jest też DEX, to jest w ogóle kopia Uniswapa. Praktycznie kropka w kropkę to było na początku. Fajna jest historia ta sushi, kiedyś chciałem nagrać o tym film, bo to jest jak w ogóle z filmu sensacyjnego, ale nie nagrałem, niestety coś mi tam wypadło i później już się ten temat przedawnił, także nie nagrałem. Dobra, także jak ktoś ma tutaj jeden z tych trzech projektów, to ja akurat sobie tam lekko sprzedaję, cashuję sobie część przynajmniej, bo wiadomo, ten Coinbase efekt nie będzie trwał wiecznie. I tutaj chciałbym wam pokazać platformę, której też jestem, uczestniczę w dostawie kontentu na tą platformę. Można tutaj znaleźć sobie różne kursy, informacje i tak dalej. Tutaj macie mój film na przykład. Kursy niektóre są darmowe, niektóre są płatne, analizy, newsy. Tutaj mamy ekspertów. Sprawdźmy, jakie tu jest zacne grono. Crypto by Sylwia, CEO, Mike Satoshi, Temet, CryptoDev, Łukasz od Fibonacci, 321 Crypto, Blok Prezesa. No, jest tu ich tutaj trochę. Ja tu jestem gdzieś na samym dole. O właśnie, tutaj jestem ja.
Wschodząca gwiazda, proszę bardzo. Nigdy nie, nigdy bym nie pomyślał, że będę kiedyś wschodzącą gwiazdą. No ale mamy to. Mamy tutaj trzy moje filmy i za każdym razem jak ja wrzucam post, to też te moje posty będą się tutaj pojawiać. Także sprawdźcie platformę, wszystkie linki będą w komentarzu. Ja montuję film i idę na śniadanie. Siemanko i życzę udanego dnia. Pozdrówki.